Bernadeta Pośpiech, witam Państwa serdecznie w Miejskim Programie Informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Dni Teatru Stu w Rybniku, Dzień Dawcy Szpiku oraz 13. Targi Pracy. Fantastyczne gwiazdy polskiej i hollywoodzkiej sceny. Wspaniale wyreżyserowany spektakl przez wyśmienitego artystę i doskonałe sztuki na światowym poziomie. Tak wyglądały dwa niesamowite dni. Dni Teatru Stu w Rybniku. Odbyły się one 25 i 26 kwietnia w Rybnickim Centrum Kultury i przyciągnęły ponad 1000 widzów. Pierwszego dnia, jeszcze przed spektaklem Zemsta, prezydent Adam Fudali wręczył nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Włodarz uhonorował Aleksandra Krupę, rybniczanina, który podbił Hollywood swoją świetną grą aktorską, a który wystąpił podczas Dni Teatru Stu. Za 30-letnią działalność dokumentującą historię Rybnika uhonorowano fotografa Zenona Kolera. Michałowi Marcelowi, absolwentowi Rybnickiej Szkoły Muzycznej, przyznano zaś nagrodę za kwalifikację do 14. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Po wręczeniu nagród na deski teatru wyszli doskonali aktorzy Daniel Olbryski, Jerzy Trela i Olek Krupa. Stworzyli galerię wyrazistych bohaterów, którzy, choć skryci pod stylowymi kostiumami, bardzo przypominają współczesne nam postaci. Rola Papkina bardzo podobała się Olkowi Krupie, który opowiadał o swoich wrażeniach podczas specjalnej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta 27 kwietnia. Bałem się po prostu, że sobie nie poradzę z językiem, że po prostu to wymaga jednak takiego mówienia na scenie, to nie jest mówienie... Znaczy z powrotem na polski. Tak. Drugiego dnia Dni Teatru Stu wystawiano spektakl Król Lir. Daniel Olbryski wcielił się w rolę głównego bohatera, czyli Lira. Olek Krupa towarzyszył mu na scenie w roli Kenta. Spektakl to efekt długich prób i ciężkiej pracy. Nie tylko aktorów, ale także reżysera, założyciela i dyrektora Teatru Stu Krzysztofa Jasińskiego. Musieliśmy się przyłożyć, bowiem rybnicka publiczność jest bardzo wymagająca. Mówił nam podczas próby Króla Lira. Się czuło tutaj, że nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej, że przychodzą ludzie, którzy są teatromanami, którzy są obeznanymi ze sztuką teatru, więc przyjemnie jest dla takich grać, a w dodatku jeszcze tu jest ten obiekt, to Centrum Kultury jest świetnie zorganizowane. Rybnicka scena, jak się okazało, przypadła do gustu także Danielowi Olbryskiemu. Dobra scena, tak? Bardzo dobre, bardzo wygodne zaplecze. Świetna akustyka, bardzo dobra scena. Olek Krupa podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta miasta Niekrą, że jest zachwycony rybnickim, bogatym życiem kulturalnym i artystycznym. Rybnik jest fantastycznym miastem pod tym względem i dobrze to tak się dzieje, że zresztą pan Jasiński i Daniel zaczęliśmy sobie przypominać, że i Paleczny, i Grychtołówna, i Górecki, no wiele osób, Makowicz. Świat artystyczny jest bardzo, bardzo żywy w Rybniku. Dodajmy, że owo spektakle owocyjnie oklaskiwano na stojąco. 24 kwietnia odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Po informacjach prezydenta o pracach w Rybniku, radni przyjęli zmiany w budżecie miasta na 2012 rok. Zwiększamy, proszę Państwa, wydatki w budżecie, ale na te zwiększone wydatki mamy nadwyżkę finansową, także deficytu nie zwiększamy. To nie są znowu jakieś takie duże kwoty, około 1 000 000 zł. Radni przegłosowali także przyjęcie zmian statutu powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Konstantego Prusa i zdecydowali o założeniu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 11 w Rybniku. Prócz tego zgodzili się na nadanie gimnazjum nr 12 imienia Górniczego Stanu. Zaktualizowali także program ochrony środowiska dla miasta Rybnika. Radni poruszyli także problem nieczystości po psach na miejskich ulicach. Prezydent zdecydował więc o rozszerzeniu akcji sprzątania psich odchodów. To będzie zwiększona ilość kubów na te specjalistyczne odpady, łącznie z woreczkami, z szoferkami, z miotełkami. To wszystko chcemy trochę wejść na osiedla, również wejść w dzielnicę. Rada zatwierdziła także 34 zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Radni stosowną uchwałą wystąpili także z wnioskiem do wojewody śląskiego o komunalizację, a chodzi o przejęcie przez miasto terenu pod budowę boiska w Gotartowicach. W dniach 25 i 26 kwietnia można było zwiedzać warsztaty terapii zajęciowej nr 1 podczas Dni Otwartych. Warsztat terapii zajęciowej powstał 15 lat temu i to ten jubileusz skłonił nas do takiej refleksji nad działalnością właśnie naszej placówki, stąd też pomysł Dni Otwartych.
Te dni otwarte są realizowane w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miasta Rybnika Chcę, Potrafię, Udowodnię. 25 kwietnia odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli włodarze miasta oraz zaproszeni goście. Pedagodzy oraz podopieczni zaprezentowali film, który ukazywał, jak działa warsztat. Warsztat na co dzień zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Tą terapię realizujemy w 9 pracowniach tematycznych. Oprócz tego nasi podopieczni mogą skorzystać z zajęć dodatkowych. Uroczystość była też okazją do przedstawienia osiągnięć kilkoro z niepełnosprawnych uczestników, którzy od kilku miesięcy odbywają praktyki zawodowe. Są jednak osoby, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy. Dla nich warsztaty także mają kompleks zajęć w pracowniach ceramicznej, technicznej, plastycznej, komputerowej, gospodarstwa domowego, czy tkactwa oraz krawiectwa. W Polsce co półtorej godziny ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę, czyli nowotwór krwi. Co drugi nie znajduje dawcy. Dlatego potrzebne są takie akcje, jaką zorganizował Uniwersytet Śląski 25 kwietnia. Można się bowiem było zarejestrować do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Tylko tego jednego dnia zarejestrowało się 180 potencjalnych dawców, wśród nich również całe rodziny. No myśleliśmy nad tym, było tam parę akcji takich ogólnopolskich i szukaliśmy, gdzie tutaj w Rybniku można oddać, powiedzmy, próbkę szpiku. Akurat nadarzyła się okazja, więc skorzystaliśmy z tego. Wcześniej, jak o tym czytałem w internecie, to trzeba było pojechać do Katowic, żeby się zarejestrować. Przeczytałem wczoraj na stronie rybnickiej, że jest akcja tutaj na kampusie, no i zdecydowałem się przyjechać. Osoby oddające krew zwracają uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, że nie boją się telefonu, wzywającego do stawienia się na oddanie szpiku. Bo mam taką grupę krwi, która jest dla wszystkich korzystna i to ja sobie z tego zdaję sprawę, że może kiedyś taki telefon zadzwonić. A sam proces rejestracji dawcy jest bardzo prosty. Nic nie kosztuje, nie wiąże się z bólem i zajmuje naprawdę bardzo mało czasu. Osoby oddają 4 ml krwi, na tej podstawie określamy odcinek kodu genetycznego. Potem jest dawca dobiorcy dopasowany na podstawie tego odcinka kodu genetycznego. Jeżeli trafi się, że jest to dawca akurat tutaj z tej akcji z Rybnika, kontaktujemy się z taką osobą, potwierdzamy jej wolę na to, że chce dalej być dawcą, chce pomóc komuś. Umawiamy na 2 szczegółowe badania taką osobę i następnie w przeciągu około 3 miesięcy, kiedy jest pobranie komórek macierzystych bądź szpiku. Jak podkreślali jednego organizatorzy, każdy, kto chce oddać szpik i zarejestrować się do bazy dawców, musi to dobrze przemyśleć, bowiem nie ma nic gorszego do osoby, która się zarejestrowała, a później zrezygnowała i odebrała choremu szansę na leczenie. 24 kwietnia w budynku Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości odbyły się targi pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ofert było sporo, bowiem aż 800. Jak podkreślali wystawcy, a było ich 26 z różnych firm nie tylko z Rybnika, ale i z całego regionu, najchętniej szukali osób z zawodowymi kwalifikacjami. Szukamy tak naprawdę głównie specjalistów, czyli spawaczy, ślusarzy, głównie osób ze znajomością rysunku technicznego. Poszukujemy w tej chwili pracowników budowlanych. Szczególnie spawaczy, instalatorów. Wykonujemy takie roboty na szkołach i w tym kierunku mamy brak ludzi. Poszukujemy około 40 górników z uprawnieniami takimi jak strzałowy, kombajnista, górnik pod ziemią, cieśle, ślusarz. Przez targi przewinęło się aż 2000 bezrobotnych, nie tylko z Rybnika. Szukali tych ofert pracy, w których mieli nadzieję znaleźć zajęcie. Ślusarz, mechanik, coś takiego. Jako kierownik robót budowlanych albo jako spawacz. Pojawiły się też oferty dla osób z grupą inwalidzką. Szukano na przykład pracowników do sprzątania. 18 kwietnia w Domu Kultury w Niedobczycach odbyło się ostatnie z cyklu spotkań samorządowców z mieszkańcami. Ci z zaciekawieniem przybyli na spotkanie z prezydentem Adamem Fudalim i Radą Dzielnicy. Mogli też wyrazić swoją opinię na temat tego, czego brakuje w Niedobczycach. Dobre drogi, dobre przejścia dla dzieci, żeby miały dobrze przechodzić. Na razie to dosyć dobrze jest. Rada Dzielnicy zrelacjonowała to, co zmieniło się w tej części miasta w zeszłym roku. Jako ważny element traktujemy zakończenie ulicy Raciborskiej, to znaczy się skrzyżowania z ulicą Krzywoustego. Tutaj dostaliśmy lewoskręt od strony ulicy Rybnika.
Co ważne, zakończył się też remont Domu Kultury. Niedawno w Niedobczycach otwarto kolejne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Poza tym wiele inwestycji drogowych w aspekcie wymiany asfaltu na ulicy Rymera, naprawa chodników. Przez dwa ostatnie miesiące prezydent Adam Fudali wraz ze swoimi współpracownikami odwiedzali 27 dzielnic Rybnika. Każde jedno spotkanie jest bezcenne. Ono poszerza dużą naszą wiedzę na temat miasta, ale jeszcze więcej możemy się dowiedzieć o tych problemach takich na co dzień, jakie są dzielnice. Dodajmy, że na każdym ze spotkań urzędnicy wyjaśniali zasady nowej ustawy o porządku i czystości w gminie, która zacznie obowiązywać od przyszłego roku. 19 kwietnia w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 Maluch rywalizowało w olimpiadzie sportowej przedszkolaków. To jest szósta olimpiada w tym sezonie. My mamy w tym roku 10 przedszkoli, to jest 250 uczniów, i konkurencje takie przygotowane specjalnie dla tych grup sześcioletnich. Każda ekipa była doskonale przygotowana, bowiem maluchy długo przed zawodami trenowały pod okiem swoich opiekunek. Maluchy z radością uczestniczyły we wszystkich konkurencjach i nie obawiały się żadnej z nich. Na przykład w biegach, na twojaka musimy przechodzić przez hula hop. Nie jest do mnie łatwe z tymi kulkami, co się tak skacze, bo to jest takie do mnie trudne. Biegałam, skakałam. Prócz biegania i skakania przedszkolaki musiały pokonać tor z przeszkodami, był też bieg w worku, przez obręcze, slalom na czworakach czy wyścig z kulką gazety. Ryk silników, dużo dymu, hałasu i przede wszystkim sportowej rywalizacji. To wszystko zapewnili uczestnicy kolejnego już rajdu rybnickiego o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika, który odbył się 22 kwietnia. Zawody były drugą eliminacją o Mistrzostwo Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Jak mówi organizator Jerzy Salwiczek z Automobil Klubu Ślązek, w tym roku trasa rajdu była bardzo zróżnicowana. Jeden w centrum miasta, na targowisku. Drugi przy targowisku, drugi jest na obrzeżach miasta, na krętej drodze, przez taki zagajnik. Do udziału w rajdzie przystąpiło 66 zespołów startujących w kilku grupach. Różnorodność samochodów, którymi ścigali się rajdowcy amatorzy, gwarantowała dobrą zabawę. Od Malucha, Cinquecento, Peugeoty, Swifty, BMW również jeżdżą. Zawodnicy przyznawali, że trasa do najprostszych technicznie nie należała. Ciekawa, ale bardzo trudna na wymagająca pewno. Wymagająca technicznie, no. Dobrego opisu na pewno. Dokładnie. Bardzo kręta, trudna, ciasno. Najlepsza okazała się drużyna z Katowic w składzie Katarzyna i Filip Andrzejek, która pokonała dwie ekipy z redutów. Prezydent miasta Rybnika, Adam Fudali, zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w obchodach Święta Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczną się na rybnickim rynku o godzinie 9:45. O 10:30 w Bazylice rozpocznie się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Szczegółowy harmonogram na www.rybnik.eu. Zachęcamy, by godnie uczcić święto, wywieszając flagę państwową. Za pośrednictwem telewizji TVT relacje z miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 maja będzie można zobaczyć na żywo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.